Dzień dobry, gościem jest Ryszard Kalisz, przewodniczący Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska. Dzień dobry. Panie pośle, czy jako adwokat, chcąc coś uzyskać dla swojego klienta, dostosowywał pan język rozmowy i sposób argumentacji do opinii o swoich rozmówcach? Nie, nie. Znaczy od razu, żeby tę sprawę wyjaśnić, oczywiście, że w zakresie działania adwokata leczy również reprezentowanie swoich klientów przy negocjacjach. I adwokat, kiedy ma zleconą, zlecone negocjacje, on nie zajmuje się kauzą, czyli dlaczego klient mu to zleca, także w tym aspekcie tego rodzaju działanie adwokata mecenasa Romana Gieltycha było jak najbardziej właściwe. Natomiast adwokat zresztą mi to wynika z zasad etyki i godności zawodu, musi zawsze sprostać tej godności, czyli nie ma. Prawa nawet dostosowywać się do poziomu swojego rozmówcy wtedy, kiedy ten poziom jest poniżej standardów dobrego zachowania i wychowania. A czy może stosować blef, który polega na zaproponowaniu udziału w działaniu niezgodnym z prawem? Nie, nigdy adwokat adwokat właśnie jest spolegliwym pomocnikiem prawnym, a nigdy nie może ani proponować działań niezgodnych z prawem, ani proponować działań na rzecz obejścia prawa, ani w żaden sposób naruszać prawa. Zresztą w tego rodzaju negocjacjach, które oczywiście z w adwokaturze są stosowane na zasadzie erystyki, czyli sztuki prowadzenia sporów. Takie kanony erystyki stworzył... A można Schopen... pić wódkę przy erystyce? Nie, nie, nie. Właśnie tak. chcę od razu powiedzieć, że stworzył Schopenhauer. Erystyka jest pewną sztuką. Tak, ona, jest, ona jest taką sztuką twórczą i, i przy negocjacjach adwokackich nie powinno się pić wódki. Powiem jeszcze nawet więcej. Tego rodzaju negocjacje co do zasady nie powinny być przy, przy posiłku nawet. Dlatego, że w Wtedy wszelkiego rodzaju inne działania, one po prostu bądź jedną, bądź drugą stronę, bądź trzecią, mogą być trójstronne, tego trzecie rozpraszają, nie zawsze może być merytoryczny argument. Adwokat musi zawsze zachowywać się merytorycznie i na rzecz swojego klienta. Czyli stawiając w tej sprawie kropkę, Roman Gierdych, który jak mówi, cytuję, stworzył legendę. O organizowaniu spółki szantażystów, która miałaby wyłudzać pieniądze od najbogatszych biznesmenów, postąpił niezgodnie z etyką zawodu adwokata? Pani, Pani redaktor, w tej chwili już Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie prowadzi analizę mhm. tego wszystkiego, co wiemy o tej rozmowie. Sprzed trzech lat zresztą. To jest kwestia jeszcze przedawnienia, od razu powiem. Sprzed trzech lat Romana Giertycha i nie chciałbym ja wyrażać tutaj oceny, moi koledzy tym się w tej chwili zajmują. Ja wiem, że jestem adwokatem. Z którym go zdaniem się liczy w adwokaturze, w związku z tym nie chciałbym kategorycznego zdania by pojawić Powiem tak nie kategorycznie. Jak pan to ocenia nie, nie ja jako znajomy. Nie właśnie właśnie, nie chcę mówić jako znajomy giertycha, nie chcę mówić jako o, o, o przypadku Giertycha powiem bardzo wyraźnie, picie alkoholu przy okazji negocjacji adwokackich, brzydkie słowa, oczernianie osób czwartych, trzecich i drugich. To jest moim zdaniem... Bardzo niestosowne w wykonywaniu zawodu adwokata, i gdybym mówił tak w przestrzeni i ktoś by mnie prosił o ocenę, uważam, że jest to naruszenie zasad etyki adwokackiej. A Czy Rzecznik Dyscypliny powinien też przeanalizować tę część rozmowy, która dotyczyła pod kątem zachowań etycznych mhm. czy nieetycznych, tworzenia takich sobie żarcików na temat tworzenia listy najbardziej wpływowych osób homoseksualnych nie i nie heteroseksualnych? To, jest po prostu, to, już, to już nie jest kwestia etyki, to jest po prostu. Brak wychowania, brak wychowania, brak poszanowania godności innego człowieka. A jakie znaczenie w tej sprawie ma to, że został, że Roman Giertych został nagrany? Bardzo duże. Bardzo no duże właśnie. znaczenie ma od razu. Że ten został, powiem... ale do, może dokończę, że został nagrany bez swojej wiedzy tak. i, i że to zostało opublikowane bez jego zgody. Tak jest. Po pierwsze to jest y, przestępstwo. Już o tym wielokrotnie mówimy od trzech czy czterech ty trzech tygodni bodajże. Artykuł 267 paragraf 3 kodeksu karnego to jest przestępstwo. Po drugie na podstawie, i tutaj od razu przestroga do wszystkich tabloidów, na podstawie yy, prawa prasowego yy, zakazane jest również publikowanie zdjęć, yy, filmów, nawet słów nagranych osób yy, bez ich zgody w mediach. Yy, yy, oczywiście yy, kwestia osób tak zwanych publicznych. Osoby publiczne mają mniejszą ochronę, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że orzecznictwo, szczególnie TPC, się w tym zakresie zmienia i bezsporne w kwestie takie rodzinne. E, 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 osobiste media nie mogą wchodzić. Tabloidy też, bo nie są na specjalnych prawach. Tak, ale ja, ja tym, pod innym, pod innym ja wiem, kątem w związku z tym. Krótko nie wie pan, mówiąc... przepraszam, pytam, pytam pod tym kątem, że bez względu na to, że został nagrany w sposób niezgodny z prawem, mhm. to jednak później nie zaprzeczał, że te słowa, które są cytowane, padły. No tak, ale to nie to nie zmienia tego, że to było przestępstwo i chcę od razu powiedzieć wyraźnie, że już wprowadziliśmy do kodeksu postępowania karnego ten przepis, który wcześniej opierał się na orzecznictwie Sądu Najwyższego, że nie może być wykorzystany dowód, który jest owocem zatrutego drzewa. Czyli, krótko mówiąc, przez to, że to było przestępstwo, gdyby ktoś chciał prowadzić jakaś, jakiś prokurator postępowanie przeciwko e, tym osobom nielegalnie nagranym, to nie może, dlatego że to jest owoc zatrutego drzewa. Czyli, jeżeli rzeczywiście, czemu oczywiście się zaprzecza, Roman Gierty chciał stworzyć jakąś taką Grupa, która by się zajmowała szantażem, to dlatego, że został, że, że to jest owoc zatrutego drzewa, to nagranie, to mogłoby mu się upiec, tak? Upiec to jest złe słowo, to po prostu jest kontr kontratyp. Inaczej mówiąc, e, e, nie może być to wykorzystane jako dowód. Ty bardziej, że wie pani, no, no, akurat temu Giertyk zaprzecza. I dlaczego, jak w innych sprawach, pani tak bardzo. Aprobatywnie mówiła, a w tej sprawie już też możemy powiedzieć, że jak zaprzecza, no to też aprobujemy znaczy jego. Aprobatywnie, no, ja Zgadzając mówiłam, się. Ale z panem się zgadzałam? czy a, z kim się zgadzam? No mniejsza o to. Krótko mówiąc, jak Giertych zaprzecza, że chciał stworzyć jakąś grupę, to też można wierzyć Giertychowi, bo on ma prawo przecież nawet w kategoriach prawnych do obrony. A czy na miejscu Giertycha pozwałby pan wprost, tak jak on to zapowiada? Jeszcze raz powtórzę, on jest adwokatem, on doskonale wie co zrobić. Ja, ja tylko, wie Pani, ja w ogóle byłem obrażany, pisano o mnie głupstwa, te tabloidy szczególnie. Dopiero raz tylko pozwałem, wtedy, kiedy zaatakowano moją mamę. I dlatego to jest bardzo indywidualna sprawa, bo kwestia sądu, wie Pani, i tak dalej. Później te media, one oczywiście są w uprzywilejowanej pozycji, bo każdy termin sprawy to one te wyciągają. Zostawmy to Giertychowi, niech on podejmie decyzję, czy chce pozwać, czy nie. Dobrze, to jak mamy zostawić Ramona Giertycha, to nie będę już ani go więcej pytać, chociaż miałem mi jeszcze zamiar. Bardzo proszę. A, tak, no dobrze. No. Jak, jak mogę, to zapytam jeszcze, hmm. czy powinien, według pana, czy pan by na, uh -huh. na jego miejscu, chociaż to wydaje mi się nieprawdopodobne, chociaż pan, ponieważ pan mówi, że pan nie, nie, nie pije w czasie negocjacji. Czy pan na jego miejscu... Ja w ogóle mało piję. To jeszcze jest inna sprawa. To, 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 to akurat nie, nie należy do w, w tematu rozmowy. Czy on powinien według pana zrezygnować... Z reprezentowania ministrów, którzy są zaangażowani ma, w tę samą do... aferę podsłuchową. Nie ma, ja że, uważam, że są jej bohaterami. Nie ma żadnych podstaw do tego, moim zdaniem. To znaczy, wie pani, relacja od. Bo on jest no... zainteresowany też. No, zainteresowany jest też sprawą, bo został. No nagrany. w jakimś sensie tak, ale powiem od razu zupełnie jasno. Relacja pomiędzy klientem a adwokatem jest zawsze intymna. Znaczy, musi to być relacja oparta na pełnym zaufaniu. W związku z tym nawet jest zasada, że adwokat nie może odmówić klientowi tylko w specjalnych, tylko z ważnych powodów. W związku z tym, jeżeli ci klienci jego mu nie wypowiedzą, to ja uważam, że nie ma żadnych podstaw, żeby on wypowiadał powinni mu wypowiedzieć. Nie, dlaczego? Co? Jeżeli powtarzam, mają zaufanie no, do bo siebie. Może, bo może spowodować dalsze obniżenie notowań Platformy Obywatelskiej. Ale wie Panie, zostawmy na boku, wie pani, adwokatura i prawo to jest zupełnie coś innego niż no, ale, polityka. ale w tym momencie się zazębia, jak pan wie. Wie pani, wszystko się zazębia. Jeżeli Roman Giertyk nazywany jest adwokatem ludzi władzy, to się Ale to, Panie, się to są zazębia. wszystko medialnie, no ale, ale Gierty, o ile wiem, ma mnóstwo innych klientów jeszcze i to jest naturalne, że jako, że był w polityce, był w parlamencie, to zna e, e, ludzi władzy dzisiaj. I, I jak już Pani powiedziałem, ta, ta, ta sfera intymna między klientem intymna w sensie zaufania między klientem a adwokatem też jest bardzo ważna, dlatego że, żeby dobrze poprowadzić sprawę, klient musi o wszystkim poinformować adwokata, a adwokat ma najwyższą tajemnicę. Nawet nikt nie może się o to pytać, co on się dowiedział obok księdza. Ksiądz też na okoliczność powiedziałby taką pełną tajemnicę. Panie pośle, czy profesor Gliński powinien mieć prawo wystąpienia nie. przed Sejmem? Sobie... Dlaczego? Dlatego, że jak ja słyszę tą brzawe debatę pisowską, zresztą koledzy z SLD widać, że kompletnie nie mają pojęcia o konstytucji, nie wiedzą, że to wszystko jest racjonalne, że Gliński nie ma prawa wystąpić. Dlatego, że konstruktywne wotum nieufności to nie jest wotum zaufania dla nowego rządu, tylko jak sama nazwa wskazuje, wotum nieufności dla aktualnego rządu. I dlatego aktualny rząd, czyli premier i ministrowie powinni się wypowiadać i się bronić i bronić podstawy swojego rządu. Natomiast to, że to jest konstruktywne, to jest tylko tak na wypadek, i dopiero wtedy, kiedy by rząd aktualny nie, obroni, znaczy, nie uzyskał tego, znaczy, byłoby przegłosowane wotum nieufności, powstaje nowy rząd na wniosek tego nowego premiera i wtedy on dopiero przemawia, ale już po całej tej procedurze. I to, że mamy 20... 13 i tu 4, że mamy 17 lat po wejściu w życie Konstytucji i nikt wcześniej na to nie wpadł. Nie jest przypadkowo. Wystarczy zajrzeć do stenogramów Komisji Konstytucyjnej z 96 roku, że ta instytucja jest tak pomyślana. Czyli regulamin nie powinien być zmieniany. Nie, ale w ogóle ja się, dziwię, w że, ja się dziwię w ogóle, że, że naprawdę ISLD, już widać, że tam naprawdę Miller w ogóle nie myśli. E, 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 przecież właśnie wystarczy nazwę instytucji zrobić. Musi pan dołożyć Miller. Nie, i... wie pani, bo tu, Pi PiS oczywiście ma interes polityczny we Brzawie. No czy, Czym się PiS posługuje? Brzawą. Ale to, że SLD tak samo myśli, Wie panie, to już widzę, że to zbliżenie PiS-owsko-SLD-owskie jest olbrzymie mentalnie. A zbliżenie Solidarna Polska i PiS coś z tego wyjdzie, bo na razie nie, było spotkanie i nie za bardzo wystarczyło. Ja znam osobiście Piotra Dudę i uważam go za bardzo. Tak. A co Piotra Dudę? Ja mówię o Solidarnej Polsce. A o Solidarnej Polsce, bo też i, solidar... i był Piotr Pani, no wyjdzie tylko za trzy miesiące, ziobry już nie będzie. A gdzie będzie ziobro? No, w odchłaniach, y, by, w odchłaniach niemożliwości politycznej. No ale co to znaczy? Będzie w. Y w ogóle go nie będzie na scenie politycznej, czy będzie nie no, będzie, w będzie zapraszany, ale nie będzie miał żadnego znaczenia politycznego. A co... Tym bardziej zresztą pani powiem, że Ziobro w ogóle nie odgrywa większej roli, bo tam takim, wie pani, człowiekiem od myślenia był Jacek Kurski. Jak Jacek Kurski faktycznie, to potwierdzam, poszedł sobie na rok spokoju, to widać, że Ziobro już w ogóle nie wie, co robi. Teraz Kurski podlewa rośliny, widziałam w telewizji. Tak, co pani powie? Jacku. Spokoju ci życzymy. No dobrze, no to możemy, to możemy właśnie skończyć, jak tak miło jest. No miło, paniącach. bo już lep, lipiec, dzisiaj też będzie, drodzy no. Państwo, 31 w Warszawie czy dwa stopnie. Eee, I w ogóle chcę <laughs> powiedzieć, że Zo wygląda pięknie. To, może, Wieczorem. To była prognoza pogody w wykonaniu Ryszarda Kalisza, szefa Dziękuję domu bardzo. wszystkich Polska, Beata Miśniewicz. Dziękuję. Dziękuję.